Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na porównanie dwóch naprawdę ciekawych headsetów dla graczy. Będą to Gamdias Eros V2 oraz SteelSeries Siberia V3 w wersji Prism. Dowiecie się, jakie te słuchawki mają podobieństwa, jakie też mają różnice i jakie są największe zalety każdego z tych headsetów. Myślę, że będzie ciekawie, tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, tak więc zaczynamy nasze porównanie. To są oczywiście Siberie V3 Prism, to Gamdias Eros V2. Myślę, że pojedziemy sobie po kolei. Jeśli chodzi o wagę tych headsetów, to oba ważą w okolicach 300 gram, więc pod tym względem jest bardzo podobnie. Jeśli chodzi o wymiary, to widzicie, że też są w całości dość podobne. Słuchawki mają także prawie identyczny system zawieszenia, taki automatycznie dopasowujący się do naszej głowy. I oba headsety są wykonane z dobrej jakości materiałów. Natomiast główna różnica, która wychodzi już na początku, to jest cena. W Siberiach te materiały są lepsze, ponieważ mamy prawdziwą skórę, nie ekoskórę. Mamy też memory foam, czyli piankę, która nam się nie ubije, bardzo delikatną, bardzo miękką. Ale słuchawki kosztują ponad 500 zł, a te Gamdiasy około 300. Więc różnica jest 200 zł. Rzućcie sobie okiem na Siberię. Tutaj mamy skórę. Bardzo fajne te wypełnienia, słuchawki bardzo, bardzo wygodne, nie cisnące głowy, jakość plastiku bardzo dobra, troszeczkę błyszczącego plastiku. Natomiast w słuchawkach Eros V2 mamy tutaj raczej ekoskórę, tak to wygląda. Tutaj też, jeśli chodzi o wypełnienia, to są już twardsze, nie jest to memory foam, czyli może to nam się z czasem niestety trochę ubić. No i też, co jest minusem, mamy sporo błyszczącego plastiku, bo całe te obudowy, który wystarczy wziąć do ręki i już nam to łapie, jak widzicie, odciski palców i brud. Tak więc fajnie wygląda z daleka, natomiast z bliska niestety się brudzi i trzeba to w kółko czyścić. Natomiast fajna jest taka skóra węża i ogólnie sam kształt tych obudów, przetworników. Teraz tak, jeśli chodzi o wnętrza, wygląda to w ten sposób, że w Siberiach te przestrzenie są troszeczkę większe, natomiast okrągłe, a w Gamdiasach są takie bardziej w kształcie ucha, ale o dziwo lepiej uszy moje przynajmniej zakrywają Siberię, ponieważ słuchawki Gamdiasa troszeczkę uciskały mi dolną część uszu. Czyli tak, ucho się schowało w większości, ale nie do końca. Do przetworników to oba zestawy mają 50 mm, czyli duże przetworniki, mocno grające. Natomiast w Siberiach mamy zdecydowanie lepsze przetworniki, pomimo że te słuchawki grają w stereo, mają bardzo dobre pasmo przenoszenia, a Gamdiasy mają takie standardowe. Więc jeśli chodzi o jakość dźwięku jako taką, to zdecydowanie lepiej wypadają Siberie V3, chociaż są też przy tym sporo droższe. Teraz kolejna cecha wspólna, oba headsety mają mikrofony. Siberie mają mikrofon wysuwany z muszli, elastyczny. Czyli rzecz bardzo dyskretna, jeśli go potrzebujemy, to sobie wysuwamy. Natomiast Gamdias Eros V2 ma mikrofon, którego też za bardzo nie widać, natomiast nie jest chowany. Za to tak samo jest elastyczny, możemy go sobie dogiąć do ust bez większego problemu. No i cecha wspólna tych mikrofonów, oba, moi drodzy, są bardzo przeciętne. Nawet momentami słabe. Tak więc posłużyć mogą jedynie do komunikacji w grach, myślę, że do niczego więcej. Testy mikrofonów widzieliście w pełnych recenzjach, adnotacje macie u góry, możecie sobie wejść, posłuchać jeszcze raz. Oba headsety korzystają z oprogramowania. Tutaj jest to SteelSeries Engine 3, tutaj jest to oprogramowanie EOS. Kolejna cecha, która łączy te słuchawki, to że oba headsety możemy podłączyć przez USB, czyli oba mają własny układ dźwiękowy. Ale jest tu pewna różnica, za chwilę do niej dojdziemy. Natomiast zobaczcie jeszcze po drodze kabel. Gamdias ma mięciutki kabelek w oplocie na dodatek, który się bardzo fajnie układa i jest przyjemny w użytkowaniu. Natomiast ku mojemu rozczarowaniu w Siberiach zastosowano taki mało elastyczny, raczej dość sztywny na początku przewód i to dość gruby. Przy okazji też dość krótki, bo tylko 1,20 m. I po prostu ten przewód z początku, zanim się dobrze wyrobi, troszkę ułoży, sprawia jakieś tam problemy.
I tutaj dochodzimy do pewnej różnicy, ponieważ podstawowy kabel od Gamdiasów metrowy zakończony jest 4-pinowym mini jackiem, czyli możemy sobie podłączyć to na przykład do smartfona czy do karty dźwiękowej w komputerze i korzystać z mikrofonu w tym smartfonie. W komputerze już nie. Natomiast tutaj mamy jedno podłączenie tylko w tych USB. Więc w Cyberiach V3 nie skorzystamy z naszej własnej karty dźwiękowej czy jakiegoś wzmacniacza dźwięku, a plusem słuchawek Gamdiasa jest to, że podłączymy sobie tego mini jacka. Ja na przykład podłączyłem to do urządzenia Asus Xonar Essence STU, gdzie bardzo fajnie się to sprawdziło w akcji. I Gamdias zaproponował coś takiego, moi drodzy. Jeśli chcemy korzystać z wirtualnego dźwięku 7.1, ponieważ te słuchawki go zapewniają, to wtedy podłączamy sobie pod takiego pilota, w którym jest ten układ dźwiękowy. Mamy przy okazji sterowanie, wyłączenie dźwięku, głośniej, ciszej oraz wyłącznik mikrofonu. I to wtedy sobie podłączamy przez USB. Do tego kabla jest jakieś 2 metry jeszcze, więc w sumie mamy około 3 metrów kabla. Więc jest to sporo więcej niż w Cyberiach. Tu już byśmy musieli sobie zastosować jakieś przedłużenie. Tak więc Gamdias daje nam dwie opcje podłączenia. Jeśli chcemy słuchać w stereo, to sobie to odłączamy lub po prostu słuchamy przez USB, ale w panelu wyłączamy dźwięk wirtualny, zostawiamy sobie dwukanałowy, a w Cyberiach możemy się co najwyżej pobawić equalizerem, żeby tam troszeczkę dźwięk dostosować do danych gier czy gatunków muzycznych. Tak więc Gamdiasy też przeważają tym, że mają kontrolę głośności, same w sobie nie, dopiero jak używamy przez USB, natomiast Cyberie niestety jej nie mają. Mają tylko pstryczek tutaj, który może wyłączyć tam mikrofon. I końcowe wrażenia, Cyberie dużo droższe, posiadające tylko wtyk USB, natomiast świetnie nadające się i do gier, i do muzyki, świetna jakość dźwięku, szczegółowy dźwięk, bardzo dobre pozycjonowanie w grach, no i przede wszystkim super komfort, super wygoda, materiały naprawdę najwyższej jakości, słuchawki warte swojej ceny. Natomiast Erosy zdecydowanie tańsze, całkiem fajnie wykonane, posiadające opcje podłączenia albo bezpośrednio do karty dźwiękowej mini jackami, albo zastosowanie osobnego układu dźwiękowego tych słuchawek. Tak więc to są wszystkie podobieństwa i różnice. Jak widzieliście, jest ich sporo. Oba te headsety zostały u mnie wysoko ocenione. Myślę, że te produkty jak najbardziej są warte tych pieniędzy, które trzeba na nie wydać. Tak więc, moi drodzy, podsumowując, jak widzieliście, różnic jest trochę, podobieństw jest także sporo. Oba headsety mają naprawdę fajne cechy, natomiast ja Wam nie wskażę wyraźnego faworyta, ponieważ ten film miał tylko pokazać Wam wyraźne podobieństwa i różnice, a wybór już pozostawiam Wam. Wybierzecie ten produkt, który bardziej dopasuje się do Waszych potrzeb. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, zapraszam także na mojego Facebooka oraz do playlist i pozdrawiam Was, cześć!